Witajcie w czwartym odcinku podcastu Podcast Don't Lie. Przed mikrofonem Łukasz Woźny. Wydanie awaryjne związane z dynamiczną sytuacją w Nowym Orleanie, gdzie Anthony Davis po pierwsze powiedział, że nie przedłuży kontraktu z Pelicans, a także zażądał wymiany z Nowego Orleanu. No, jako pierwszy te informacje podał Adrian Wojnarowski mniej więcej o 6 nad ranem w Ameryce. O, stąd pewnie także wzięło się powiedzenie, że NBA nigdy nie śpi, bo Wojnarowski wydaje się pracuje cały dzień. Ostatnia informacja w tej sprawie pojawiła się o 2 nad ranem dnia już kolejnego. Można powiedzieć, że ten odcinek będzie sponsorowany przez Trade Machine z tego względu, że na tę konkretną audycję przygotowałem kilka wymian, które poszczególne drużyny mogłyby zaproponować w pakiecie za Anthony'ego Davisa. Od razu może wspomnę, że część z tych wymian to raczej tylko czysta fantastyka, która nie opuści obszaru tego podcastu, a niektóre z tych wymian jest przynajmniej szansa, że mogłyby się pojawić już w prawdziwej koszykówce, przynajmniej w formie sprawdzenia, jaka byłaby reakcja Pelicans na konkretną wymianę. Jednak zanim to, może kilka słów takich ogólnych odnośnie zaistniałej sytuacji w związku z tym żądaniem wymiany przez Anthony'ego Davisa w Nowym Orleanie. Na wstępie trzeba powiedzieć, że ten pobyt Anthony'ego Davisa w Nowym Orleanie jest raczej rozczarowujący. 7 lat, 2 wizyty w playoffach i 1 wygrana seria przeciwko Portland Trail Blazers w zeszłym sezonie. I w pewnym sensie mam wrażenie, że ta krótkoterminowa strategia Pelicans cały czas odbijała się na tym zespole. Del Demps, generalny menedżer tego zespołu, ściągał raczej graczy, którzy są w stanie pomóc na już Anthony'emu Davisowi. No nie było takiej długotrwałej wizji, żeby udało się znaleźć zawodnika, który no mniej więcej byłby w podobnym wieku, jeżeli chodzi właśnie o Davisa i z którym ten mógłby stworzyć jakiś taki duet, jeżeli chodzi o młodych zawodników. Demps nie miał raczej cierpliwości do młodych graczy, tych starał się szybko oddawać także w postaci pików w drafcie, jeżeli chodzi o tych młodych zawodników, to tutaj no, też ta historia jego wyborów w drafcie podczas pobytu Davisa w Nowym Orleanie raczej nie napawała optymizmem, bo to był wybrany pierw Austin Rivers, a już później Buddy Hield, który dopiero zaczął na poważnie grać w NBA i zaczął prezentować swoje umiejętności w Sacramento. I też pewnym odbiciem tej niefrasobliwości, jeżeli chodzi o Pelicans, jest nawet ten sezon, bo no, w tym sezonie Pelicans od początku tego sezonu nie wykonali żadnego ruchu, który mógłby w jakimś sensie pomóc tej drużynie w wygrywaniu. No, nie chodzi nawet tylko o konkretną wymianę, o to, żeby takowa była wykonana właśnie przez Dela Dempsa, a brakowało nawet ściągnięcia jakiegokolwiek zawodnika, z którym został wcześniej rozwiązany kontrakt, bo ta budowa składu trwa, można powiedzieć, przez cały sezon. Warto w tym przypadku wziąć przykład z Daryla Morey'a, który do Houston Rockets ściągnął na przykład Austina Riversa czy Kenneta Farida. Ci dwaj zawodnicy no, zwyczajnie są w stanie pomóc swojemu zespołowi Houston Rockets już od razu i nawet takiego ruchu w tym sezonie zabrakło ze strony Dela Dempsa. I ten brak kompetencji, może tak, w ten sposób to nazwijmy, ze strony osób, które budowały przez te kilka lat Pelicans, to jest jedna strona medalu, bo druga strona medalu też, mówiłem o tym w pierwszym odcinku tego podcastu, to sam fakt, że Anthony Davis no też nie do końca był w stanie zapewnić w Pelicans takiego regularnego wygrywania. W tym sensie, że Davis nie zapewniał swojej drużynie tego corocznego miejsca w najlepszej ósemce konferencji, bo ten skład, choć był jaki był, to u samego szczytu no to była solidna drużyna. Inna sprawa, że naprawdę wąska i w pewnym sensie właśnie to jest ta rzecz, która odróżnia tych graczy już z absolutnego topu od Davisa, że gdy są zdrowi, to swoją postawą są w stanie zagwarantować prowadzonemu przez siebie klubowi playoffy. Weźmy na przykład Jamesa Hardena
czy nawet jeżeli chodzi o graczy z pułapu niżej, to Damiana Lillarda, a jeżeli nie chcemy brać pod uwagę dominującego, kozującego, to nawet Joela Embida, który no, pewien pułap zwycięstw, gdy jest zdrowy, to swojej drużynie jest w stanie, co by się nie działo, wygląda na to, dać. I niejako kontynuując, to wszystko ze sobą jest powiązane. W pewnym sensie być może dopiero w nowym klubie będziemy mogli się dowiedzieć, jak dobry naprawdę jest Anthony Davis. A z perspektywy Pelicans istotna sprawa jest taka, że jeżeli oddaje się gracza tak dobrego, jakim jest Anthony Davis, no to w tym momencie niejako wraca się do punktu wyjścia. Zaczynasz szukać gracza, na którym możesz oprzeć budowę swojego zespołu. Ważna rzecz, o której także trzeba tutaj wspomnieć, to może akurat wydawać się dosyć oczywiste, ale Pelicans muszą szukać przede wszystkim najlepszego pakietu dla siebie, a nie dla Anthony'ego Davisa. Zespół, który będzie szedł w wymianie właśnie po Davisa, będzie miał 1,5 roku bądź rok na to, żeby przekonać go do pozostania. Część drużyn, które ma asety, nie jest w miejscu, w którym pójście po Anthony'ego Davisa miałoby dla nich większy sens już teraz. W związku z czym więcej tych ofert może pojawić się w lato. Jednak jest kilka zespołów, które już teraz mogłyby ruszyć po Anthony'ego Davisa. Pytanie w tym przypadku, w którym miejscu konkretne drużyny postawiłyby granice. W sensie, czy chciałyby za wszelką cenę pozyskać Anthony'ego Davisa kosztem swoich najlepszych zawodników, kosztem swoich najbardziej także utalentowanych graczy, czy przy niektórych nazwiskach powiedzą już stop. Inna istotna sprawa, która także może wydawać się nieco oczywista, myślę, że Pelicans za wszelką cenę muszą znaleźć jak najlepszego gracza w wymianie. I jest duża szansa, że takowy może pojawić się dopiero latem. Mam na myśli tutaj Jasona Tatuma, ewentualnie drużynę, która wygrałaby loterię draftu. Pytanie, czy chcieliby wtedy oddać w wymianie Ziona Williamsona, bo najkorzystniejszy scenariusz zakłada, że Pelicans czekają do lata. Drużyna, która wygra loterię draftu, oczywiście jeżeli to nie będą akurat w tym przypadku Pelicans, zdecydują się na potencjalne oddanie Ziona Williamsona w wymianie i czekanie na kontrofertę danego Ainge'a, czy wtedy zdecydowałby się rzucić na stół Jasona Tatuma. A z drugiej strony jest scenariusz, w którym Anthony Davis wskazuje klub, do którego chciałby trafić, prawdopodobnie Los Angeles Lakers, przez co obniża znacznie swoją wartość i poszczególne drużyny mogą nie zdecydować się wtedy na oddanie tak dobrego pakietu, jeżeli by tego Anthony Davis oczywiście nie powiedział. W pewnym sensie byłoby to 1,5-roczne bądź roczne wypożyczenie do danego klubu i to właśnie jest największe zagrożenie. Obóz Anthony'ego Davisa może po prostu odstraszyć potencjalnych chętnych. Samo wypuszczenie tej informacji już teraz, kiedy Boston Celtics bez oddania Kyriego Irvinga nie mogą już teraz uderzyć po Davisa, tylko muszą czekać do lata, no jest pewną wskazówką, że Davis wolałby jednak trafić do Los Angeles niż do Bostonu. Kwestia jest tego typu, czy w ogóle to powinno obchodzić Pelicans. Moim zdaniem nie, natomiast powinni szukać jak najlepszej wymiany dla siebie. Kwestia, tak jak wspomniałem wcześniej, gdzie będzie w tym przypadku granica i jak bardzo ten pakiet może ulec osłabieniu, gdy istnieje duża szansa, że po zakończonym kontrakcie Davis zwyczajnie z klubu odejdzie. W końcu, można powiedzieć, dotarliśmy do głównego punktu programu, czyli do wymian. Nie będziemy przy każdej z nich zatrzymywać się jakoś na specjalnie długo. Podam, kto jest głównym elementem wymiany, kto jeszcze dochodzi do tego pakietu i ewentualnie dodam króciutki komentarz. Jako pierwsza, z tego co widzę, to wymiana z Sacramento Kings. Głównym elementem wymiany byłby Marvin Bagley,
w pakiecie z Bogdanem Bogdanowiciem i zależnie od tego, no, czy to by było wystarczające, czy Pelicans jeszcze musieliby dorzucić jakichś młodych graczy. Jeżeli nie, to uzupełnieniem byłby Zach Randolph. Jeżeli tak, to na przykład Justin Jackson i Harry Giles. De'Aaron Fox myślę, że jest nietykalny. O, prawdziwa katastrofa w przypadku tej potencjalnej wymiany polega na tym, że Kings nie mają w tym sezonie swojego wyboru w drafcie. O, ten jest w Bostonie bądź w Filadelfii, zależnie od obrotu sytuacji i miejsca, którego na koniec sezonu zajmą właśnie Kings. W związku z tym ci musieliby oddać swój wybór w drafcie w roku 2021. Nie można dwóch wyborów w drafcie pod rząd oddać, więc jest to potencjalna katastrofa z tego względu, że Antonego Davisa już w tym momencie w Sacramento mogłoby nie być. Kolejna wymiana, tutaj z Houston Rockets. Głównym elementem wymiany miałby być Clint Capela, obok Eric Gordon. I pytanie, ile wyborów w drafcie. W przypadku oferty Daryla Morey'a za Jimmy'ego Butlera, ten proponował aż 4 piki. Tutaj powiedzmy, niech będą 2. 2019 rok, 2021. No myślę, że Daryl Morey na pewno zadzwoni do Dela Dempsa. Jeżeli byłaby też taka potrzeba, to dorzuciłby jeszcze kolejne wybory w drafcie. Myślę jednak, że na stole będą czekały bardziej korzystne dla Pelicans oferty. Kolejna drużyna, jedna z moich ulubionych wymian, Toronto Raptors. Głównym elementem wymiany miałby być Pascal Siakam. W obu przypadkach obok Pascala Siakama poszedłby Serge Ibaka i są dwa rozwiązania. Pierwsze jest z OG Anunobim i Fredem Van Fleetem, a drugie z Normanem Powellem i Dolonem Wrightem ze względu na kontrakty. No, Toronto mogliby oczywiście jeszcze tutaj dorzucić swój pick w drafcie. Ważna rzecz, że w tym przypadku Anthony Davis poszedłby w wymianie razem z Nikolą Miroticiem. Następna wymiana, no tutaj to jest akurat typowy przykład drużyny, która jest w zupełnie innym miejscu, jeżeli chodzi o budowę swojego składu. Atlanta Hawks, myślę także, że niespecjalnie chcieliby iść po Davisa z tego względu, że mogliby chcieć, żeby ich trzon naturalnie się rozwinął wspólną grą. Niemniej są w stanie zaoferować wymiany. Najlepsze, co mi przyszło do głowy, to wymiana wokół Johna Collinsa. Obok niego poszedłby Taurean Prince i zależnie od tego, kto miałby być tym uzupełnieniem, Kent Bazemore lub Jeremy Lin. Hawks są też w o tyle dobrej sytuacji, że nie musieliby oddawać swojego piku, a ten pozyskany w przypadku oddania do Dallas Mavericks Luki Doncicia i właśnie mogliby oddać ten pik Dallas. Dalej, Los Angeles Lakers, chyba najbardziej popularny kierunek, kwestia w tym przypadku, gdzie się zatrzymać, gdzie jest ta granica. Głównym elementem wymiany oczywiście Brandon Ingram i dalej. Kyle Kuzma, Lonzo Ball, Josh Hart, pierwszy pick w drafcie, nie wiem gdzie postawić kreskę, nie wiem ile chcieliby w tym przypadku Pelicans, czy chcieliby każdego młodego zawodnika, czy wtedy poszliby na to Lakers, co na to LeBron James. No w tym przypadku także moim zdaniem mimo wszystko ta paczka jakoś niespecjalnie zwala z nóg, z tego względu, że tutaj akurat trochę Pelicans poszliby bardziej na ilość, a nie na jakość. A propos jakości, kolejna drużyna, Boston Celtics, w tym przypadku ta wymiana mogłaby odbyć się dopiero latem. Tutaj przygotowałem dwie możliwości. Akurat Celtics są w stanie zaproponować naprawdę tych pakietów bardzo, bardzo dużo. Pierwszy, głównym elementem wymiany byłby Jason Tatum. Dalej, Robert Williams, Gordon Hayward. Mam zapisany pick w drafcie, ale to już nie pick Celtics, a jakiś taki pobieżny. To może być jednak za dużo, w przypadku gdyby Danny Ainge uznał, że, znaczy w przypadku gdyby okazało się, że nie trzeba oddawać Tatuma, to jest także przygotowana tutaj paczka w oparciu o Jaylena Browna, Roberta Williamsa i są dwie możliwości. Pierwsza to na przykład oddanie Marcusa Smarta i jakiś picks, bo na ten rok Celtics dysponują swoim wyborem w drafcie, wyborem prawdopodobnie Memphis Grizzlies, a także wyborem Sacramento Kings.
A ta druga możliwość polega na tym, że poszedłby w wymianie, tak jak wcześniej, Jaylen Brown, Gordon Hayward, jakiś pick i prawdopodobnie też Robert Williams w zamian za przejęcie kontraktu Solomona Hilla, no i oczywiście Antonego Davisa. Kolejna wymiana, tutaj widzę, zapisałem sobie Philadelphia 76ers i to być może potencjalnie najlepszy zawodnik, którego mogliby uzyskać w wymianie Pelicans. Pytanie, czy w ogóle doszłoby do takiej sytuacji, w której Philadelphia 76ers chcieliby oddać za Antonego Davisa Bena Simmonsa. Jak by to miało wyglądać? Z tego, co widzę, przechodzi wymiana, gdzie obok Simmonsa idzie Wilson Chandler jako uzupełnienie, także żeby te pensje się zgadzały. Do Nowego Orleanu przechodzi również Mike Muscala, a w zamian Sixers dostają Antonego Davisa, no i Tima Frazier'a, żeby te kontrakty się zgadzały. I powiem tak, w tym przypadku Pelicans mogliby od razu uzyskać zawodnika, wokół którego można by było budować zespół. No to też o tyle byłoby ciekawe rozwiązanie, że moglibyśmy zobaczyć Simmonsa wokół czterech strzelców, a budowa drużyny byłaby całkowicie podyktowana właśnie Simmonsowi. No, pytanie zasadne w tym przypadku, co na to Sixers, czy chcieliby ściągać do swojego klubu dwóch zawodników, którzy w ostatnim roku zażądali wymiany. Idziemy dalej, muszę przejść do drugiej kartki. Mam ją już przed sobą, Oklahoma City Thunder, wymiana wokół Stevena Adamsa, obok niego Terence Ferguson, Amidou Diallo i pierwszorundowy pick w drafcie. No, Thunder pewnie musieliby w tym przypadku dorzucić jeszcze kolejny pick w drafcie z 2021 roku, no ale to mimo wszystko jest najlepsza oferta, którą ci mogą zaproponować bez oddawania Russella Westbrooka bądź Paula George'a. Dalej. O, dalej to dosyć zaskakująca wymiana. Phoenix Suns. Kwestia, czy Phoenix chcieliby oddać DeAndre Aytona do Nowego Orleanu, obok, żeby te kontrakty się zgadzały. Mam zapisanych TJ'a Warrena i Meltona. Nie podoba mi się ta wymiana z perspektywy Phoenix. Chociaż z drugiej strony, gdyby Robert Sarver zdecydowałby się pociągnąć za spust i chciał pozyskać do Bookera no, tak dobrego zawodnika, nawet z tak dużym ryzykiem jak Anthony Davis, no to taki pakiecik bardzo, bardzo ryzykowny Phoenix Suns w zanadrzu mają. Dalej, kogo mamy dalej? Denver Nuggets, aż dwie wymiany przygotowałem z udziałem tej drużyny. Pierwsza wymiana, no to byłby przykład takiej propozycji, która pomogłaby Pelicans nie wchodzić konkretnie w przebudowę, a mogliby się zdecydować na takie rozwiązanie, gdyby chcieli przykładowo dalej pozostać w tej okolicy takiej przeciętności, może nie przeciętności, a solidności. To słowo by bardziej pasowało w tym sensie, że balansowaliby w okolicy drużyny tak na połowę zwycięstw, no na zachodzie pewnie trochę mniej. Głównym elementem tej pierwszej wymiany byłby Gary Harris, obok niego Michael Porter Jr., Malik Beasley i pierwszorundowy pick. Tutaj kwestia polega na tym, że Pelicans pewnie chcieliby Jamala Murraya, co dla Denver Nuggets no, byłoby pewnie już za dużo. Mając na uwadze, jak dobrze ta drużyna radzi sobie wspólnie w tym sezonie, że Harris, Murray, Jokic no, są mniej więcej w podobnym wieku, jeżeli chodzi o sam rozwój i budowanie tego fundamentu w Denver, no to po prostu zarząd Nuggets mógłby nie chcieć niszczyć tej wspólnej dobrej pracy, jaką udało się wykonać z wybranymi w drafcie przez siebie zawodnikami, nawet kosztem dodania tak dobrego zawodnika jak Anthony Davis. Tu też pojawia się kwestia tego, jak dwóch nawet tak utalentowanych, wysokich jak Jokic i Anthony Davis funkcjonowaliby w duecie razem. To jest to samo pytanie, które można też zadać w przypadku Philadelphia 76ers i Joela Embiida i Antonego Davisa. Druga wymiana z udziałem Denver Nuggets, no to jest, wydaje mi się, zapisałem sobie Bonkers Edition,
No, wymiana opiera się właśnie wokół Jamala Murraya. Do wymiany dochodzi także Gary Harris, Michael Porter Jr. i Paul Millsap, a w drugą stronę idzie Anthony Davis, Drew Holiday i Dariusz Miller. Nie jestem pewien, czy taka wymiana zadziałałaby w trakcie sezonu, szczególnie w przypadku Denver Nuggets. Idziemy dalej. Kolejni są Portland Trail Blazers. Głównym elementem wymiany jest CJ McCollum, obok niego Zach Collins i piki w drafcie 2019 i 2021. Być może jak w przypadku Thunder i Rockets, może tych pików musiałoby dojść jeszcze więcej. Z tego co widzę, to powoli wchodzimy na takie terytorium, gdzie te wymiany są coraz bardziej jednostronne na korzyść Pelicans bądź na korzyść tej drugiej drużyny. Dalej, oj, New York Knicks, Kristaps Porzingis, Tim Hardaway Jr. i pik 2019, przy tym piku zaznaczyłem znak zapytania. Początkowo nie chciałem umieszczać tej wymiany na tej liście z tego względu, że ta zupełnie mi się nie podoba pod tym względem, że Knicks musieliby oddać swoje dwa najcenniejsze dobytki, i Porzingisa, i ten pik nadchodzący w przyszłym drafcie. Ale zdecydowałem się ostatecznie na dodanie tej wymiany z tego względu, że zaczęło pojawiać się coraz więcej głosów renomowanych dziennikarzy z zagranicy, głoszących o tym, że Anthony Davis chętnie widziałby siebie w Nowym Jorku. Nie wiem, jak ma się do tego perspektywa wygrywania, której Knicks nie zapewnią, przynajmniej nie na ten moment. Mówi się o tym, że Anthony Davis celuje w mistrzostwo. Przy obecnej ekonomii musiałby pewnie ruszyć do Golden State Warriors. Pojawiają się także doniesienia mówiące o tym, że no pewnie jak większość zawodników w NBA pozytywnie patrzy na to, co robi ze swoim składem Greg Popovich w San Antonio. Cokolwiek to miałoby znaczyć. Wróćmy do samych wymian. Na kolejnym miejscu umieściłem sobie Charlotte Hornets. W tym przypadku no jest to wymiana, gdyby Hornets chcieli iść zupełnie all-in, zaryzykowaliby zupełnie przyszłość swojego zespołu, oddając młodych graczy, czyli Milesa Bridgesa, Malika Monka, tegoroczny wybór w drafcie. Jako uzupełnienia zostaliby dodani Cody Zeller, Dwayne Bacon, a w drugą stronę, no oczywiście prócz Antonego Davisa, zostałby dołączony Tim Frazier. Hornets akurat nie są jedną z tych drużyn, które mogą zaproponować jakoś szczególnie wiele w tej wymianie. No tak patrzę na dalsze zespoły, to może być jeszcze w niektórych przypadkach gorzej. Nie w następnym, następni są Miami Heat. I tutaj pakiet zostałby oparty wokół Josha Richardsona, Justice Winslow dodatkowo i Bam Adebayo. Oto taki pakiet, gdyby Miami Heat chcieli zdecydowanie postawić wszystko na jedną kartę, za wszelką cenę ściągnąć jak najlepszego zawodnika, gwiazdę, nawet kosztem swoich solidnych, młodych zawodników. No, po prostu potem nagle mogłoby się okazać, że Davis znalazłby się w drużynie, która, no, w której był całkiem niedawno, która po prostu też do końca nie miałaby kim grać. Dalej mamy Brooklyn Nets. No i tak jak wspomniałem, no to są wymiany coraz bardziej jednostronne. Widać to na przykład po tej wymianie, gdzie Brooklyn musiałby oddać swoich dwóch najbardziej wartościowych młodych graczy, czyli Jareta Allena, D'Angelo Russella, jako uzupełnienie DeMarre Carroll, do tego wybór, tegoroczny wybór w drafcie w zamian za Antonego Davisa i Dariusza Millera. Nie podoba mi się ta wymiana zupełnie z perspektywy Brooklynu, szczególnie mając na uwadze, jak dobrze w ostatnim czasie sobie Brooklyn radzi. To jedna rzecz, a druga, że niedawno przecież wyszli na prostą, i wszystko wskazuje, że ta przebudowa ich także no, nabrała takiego naturalnego rozpędu i dobrze by było ją w związku z tym kontynuować. Kolejna wymiana to przykład tej wymiany, która pomogłaby akurat pozostać Pelicans w granicy powiedzmy takiej solidności. Wymiana z Milwaukee Bucks, głównym elementem transakcji miałby być Chris Middleton. No, po sezonie trzeba by było oczywiście Middletonowi zaoferować wysoki kontrakt, żeby ten na w ogóle miał pozostać w Nowym Orleanie, i tak no, szansa jest też spora na to, że odejdzie.
Kto obok Middletona? Tony Snell, DJ Wilson. Mój wybór lub wybory w drafcie. Nie jest to jakiś specjalnie seksowny pakiet dla Pelicans i wydaje mi się, że wymieniłem kilka lepszych. Następna drużyna, Washington Wizards. Głównym elementem wymiany miałby być Bradley Beal, obok Bradleya Beala Thomas Bryant i wybór w drafcie. Nic specjalnego można w tym przypadku powiedzieć, więc przejdźmy dalej. Orlando Magic. Głównym elementem wymiany miałby być Aaron Gordon. Obok Gordona poszedłby Mo Bamba i tegoroczny wybór w drafcie. Nie wiem akurat, czy to nie jest przykład takiej wymiany, która specjalnie niewiele daje obu stronom. Dalej mamy Dallas Mavericks. Wymiana oparta by była wokół Dennisa Smitha Jr. i jest to bardzo życzeniowa wymiana. Z Dennisem Smithem poszliby Harrison Barnes, Jalen Brunson i wybór w drafcie z 2021 roku. Wymiana bardzo życzeniowa z tego względu, że dobrze by było, aby Luka Doncic miał drugą gwiazdę, z którą mógłby wspólnie grać. Pytanie, szczególnie, że Dallas Mavericks oddają w tym sezonie prawdopodobnie swój wybór w drafcie Atlancie Hawks. No skąd taką gwiazdę Dallas mieliby pozyskać? Pozostajemy w Teksasie i jest to chyba najbiedniejsza wymiana, którą drużyna może zaproponować. Pelicans, San Antonio Spurs, Lonnie Walker, Bryn Forbes, Pau Gasol jako uzupełnienie i dwa wybory w drafcie z tego roku i 2021. Następna wymiana byłaby całkiem dobra dla Pelicans z tego względu, że uzyskaliby zawodnika gotowego do gry na teraz, a w zasadzie mam tutaj nawet zapisanych takich dwóch zawodników, plus młodego gracza wybranego w ostatnim drafcie. Kogo mam na myśli? Los Angeles Clippers. Pelicans mieliby uzyskać Tobiasa Harrisa, All-Stara na granicy, któremu po tym sezonie kończy się kontrakt, więc trzeba by było mu zaproponować przedłużenie. Montrezl Harrell jako kolejny gracz i Shai Gilgeous-Alexander, czyli ten młody rozgrywający. Akurat z tych doniesień, które się pojawiają, to Clippers niespecjalnie chcą oddawać w jakiejkolwiek wymianie swojego młodego rozgrywającego. Niemniej jest to, gdyby w ogóle taka oferta była na stole, no ciekawy pakiet, a gdyby Anthony Davis chciał iść do Los Angeles, ale nie do Lakers. Dalej, no to już jest raczej czysta fantastyka, bo z tych doniesień, które się pojawiają, no to może być w pewnym sensie zaskakujące. Niemniej Anthony Davis nie chce trafić do swojego rodzinnego miasta, czyli do Chicago Bulls w tym przypadku, no, ale zdecydowałem się zrobić wymianę. Ta oparta by była wokół Lauriego Markkanena bądź Wendela Cartera Juniora. Jako drugi zostałby dołączony Zach LaVine. No i znowu, tak jak w przypadku New York Knicks, znak zapytania przy tym wyborze w drafcie, ale pewnie trzeba by było ten wybór dodać. Być może z pewnymi restrykcjami, niemniej no bez tego myślę, że ta wymiana mogłaby z perspektywy Pelicans nie przejść. To mogłoby być po prostu za mało. A propos drużyn, które mają wyraźnie za mało do oddania, a przynajmniej no, nie będą oddawać swoich najcenniejszych zasobów, Utah Jazz, wymiana wokół Dante Exuma. Obok Dante Exuma poszliby Derek Favors, Grayson Allen i wybór w drafcie, z tym, że no, to musiałby być prawdopodobnie więcej niż jeden wybór w drafcie, czyli tegoroczny, ten z 2021 roku. Myślę, że to nadal i tak byłoby nie ze strony Pelicans. Ostatnia wymiana, dotarliśmy do tego momentu. Drużyna, której imienia nie wolno wymawiać, czyli Golden State Warriors. Trudno o mniejszy entuzjazm z mojej strony, gdy mówimy o Golden State Warriors i Anthonym Davisie. Na trade machine przechodzi wymiana, w której Kevin Durant wędruje do Nowego Orleanu, w związku z czym musimy posłużyć się transakcją, dzięki której Anthony Davis powędrowałby do Golden State Warriors w zamian za Draymonda Greena, Jacoba Evansa, Jordana Bella i wybory w drafcie. No, jeżeli ktoś życzyłby sobie tego, to za Draymonda Greena można by było wstawić Klaya Thompsona. Jeżeli można na coś liczyć w tym przypadku, to na weto ze strony komisarza Adama Silvera. Dotarliśmy do końca
To oznacza tyle, że warto by było w tym momencie zastanowić się, gdzie trafi ostatecznie Anthony Davis i w tym przypadku z jednej strony mam wrażenie, że na stole Pelicans powinni mieć lepsze pakiety niż ten, który mógł zaoferować Los Angeles Lakers. W tym wszystkim jednak rozchodzi się o to, czy obozowi Anthony'ego Davisa, jego agentowi, uda się odstraszyć na tyle potencjalnych chętnych, tym, że głoszeniem, że Anthony Davis chce wyraźnie przejść do Los Angeles Lakers, że te poszczególne pakiety, które mogłyby zaoferować konkretne drużyny, na tyle by osłabły, że ta oferta nagle ze strony Los Angeles Lakers wyglądałaby atrakcyjnie. A z drugiej strony ostatnie wymiany po tych największych zawodników kończyły się tym, że ci trafiali trochę w niespodziewane dla siebie i dla nas miejsca. Kyrie Irving trafił do Bostonu, Kawhi Leonard do Toronto, Paul George do Oklahomy i mam wrażenie tutaj, że pojawi się ze strony którejś drużyn taka oferta, której się zupełnie nie spodziewamy. W pewnym sensie nie doceniamy, jak bardzo poszczególne zespoły mogą chcieć wygrywać i jak bardzo wierzą w swoją kulturę, w swoją organizację i umiejętność wygrywania, że poprzez dobre półtora sezonu, jeżeli ta wymiana odbyłaby się teraz, bądź sezon cały przyszły, byłyby w stanie przekonać Anthony'ego Davisa do pozostania w danym miejscu. I każdy przypadek jest inny, ale mimo wszystko liczę, że Anthony Davis, jeżeli miałby już odchodzić w tym sezonie do innego klubu, to trafi w takie miejsce, w którym już teraz będzie miał realny wpływ na walkę o tytuł w NBA, bo to jest gracz tego formatu. Tą myślą się z Wami żegnam. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten podcast. Dziękuję za wysłuchanie. I cóż, do usłyszenia.